oficjalna, znaczy będzie jeszcze kilka części oficjalnych, ale tą mamy, tę mamy za sobą. I teraz nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do obejrzenia. Nie tylko obejrzenia, ale życzliwego zareagowania. Do życzliwego przyjęcia kolejnego kabaretu. Przyjechali do nas, mieli daleko, z Białegostoku. Czuję się tu zbędny, okej, okay. Widzę, że pani zna lepiej program imprezy. Do następnej zapowiedzi serdecznie zapraszam razem ze mną. O, a to jest fajna reakcja. Powiedziałem tylko, że z Białegostoku, dwóm panom już się nie podoba, już sobie idą. Co tam z Białegostoku, co będziemy oglądać? Jak pan da szansę? No, może są fajni. Nie, dobra, okej, okay. Uwaga, uwaga, uwaga. Mówią, że są mili, sympatyczni i to można jeszcze jakoś weryfikować. Powiedzieli też o sobie, że są przystojni. To jest absolutna nieprawda, ma, prawda, nie ma róży bez końców. Uwaga, uwaga, powitajmy ich gorąco. Zasługują na to. 30-minutowy show. Mam nadzieję, że po tym 30-minutowym show Państwa świat i w ogóle cały Radom będzie zupełnie inny. Uwaga przed Państwem, gotowi? Gotowi. Kabaret Bajeczka! Wielkie brawa! To zaoszczędził tak nikogo nie niezłe, no? No proszę pana, wszystko niby jest w porządku, ale... Żeby jeszcze to tak działało, że oni by założyli, żeby ona tak dochodziła szybko, nie? No, może pan spróbować. Ale... Najkrótsza droga. Tak widzę, że u pana na roli nie wszystko jest w porządku. No tamten traktor czerwony wygląda, no ewidentnie jest zepsuty. Jak powiedział? Ewidentnie. Ewidentnie. Panie, no ja tak się całe życie zastanawiał, jak on jest zepsuty. On ewidentnie zepsuty. O wiecie, człowiek 40 lat żyje i nie wie jak... Przypominam, w Polsce czytamy od lewej do prawej swój numer NIP. Zachowaj dla siebie. Nadal czekam na PIN. Pozwolę sobie zauważyć, że 70% Polaków haftuje sobie PIN na metce od bielizny. Sprawdź więc, czy należysz do tej elity intelektualnej. Poprawny. Gratuluję. Dzięki. Ciężko było. To sobie odpocznij. Dobra. Już? No. Wszystko dobrze? Tak. To wybierz język. Wybrałeś język arabski. No stary, tam nawet nie ma liter. Radź sobie teraz sam. O, przepraszam. Nie chcący, nie? Ty nie przepraszaj, tylko więcej tak nie rób. Stan konta to 50 zł, 90 groszy. Podaj kwotę, którą chciałbyś pobrać. Powtarzam, że stan konta to 50 zł, 90 groszy. Wprowadź kwotę mniejszą niż ta. Powtarzam raz jeszcze. Stan konta to 50 zł, 90 groszy. Kwota 1500-1900 jest o ciut za duża. Brawo. Zrozumiałeś już po trzeciej próbie. Inteligent. Wpisana kwota jest do zrealizowania. Zrób więc 4 przysiady na jednej nodze i krzyknij. Czekolada. Żartowałem, hehehe. Odbierz kartę. Odbierz gotówkę. A teraz przygotuj się na specjalną wypłatę. Za co? Za 1500-1900. Pistacji.pl. Jeszcze raz wyuzdane. Pistacje.pl. Pistacje.pl. Enter. To ciężki, ciężki grzech, synu. Dodaj do ulubionych. Jakie jeszcze strony? Wymazanie miodem.com i zwiertarków wśród zwierząt. A te to akurat znam. Dobrze. Proszę o dalsze grzechy. Jeździłem na gazie. Synu, gaz
benzyna, ropa. Ważne by dawało kopa. Że tak powiem, twój silnik, twój wybór. Ja zaglądałem do butelki. Od patrzenia nie ma przewinienia. Ojcze, ja piłem alkohol. Synu, to już nie grzech. To ponoć choroba jest. Kwaśniewski skądś tam przywiózł, prawda? No to żeby mieć na twarzy to, co tylko jeden ma. Dziewczyny to znają i choć z nim nie sypiają, on wie, co im serca gra. Ciężar na nim ciąży często całkiem spory, lecz on stale w miejscu dwa. Dobrze zbudowany, silne ma ramiona, pod opieką skarby dwa. Każdy facet chciałby być biustonoszem. Piękny kobiet chciała kreść biustonoszem. O tym tylko można śnić biustonoszem. 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 Każdy facet chciałby być biustonoszem. Piękny kobiet chciała kreść biustonoszem. O tym tylko można śnić biustonoszem. Będzie to tym bardziej gnie... Co? Ten biustonosz! Biustonoszem! Każdy facet chciał być biustonoszem!